jest żyć, żyj. Nie pytaj mnie dokąd mamy iść i po co. Ja swoją ścieżką krocząc, z Bożą pomocą idę na szczyt drogą krętą pomoc. Siemaneczko, ja jestem Wond4Fan i witam w kolejnym odcineczku z gry Minecraft. Może i beka, może nie. No dobra. Zobaczmy. O kurwa. Jak to wygląda? Co to jest? W sumie nie wygląda to brzydko, jeśli miałbym być szczery. Więc można by sobie było coś z tego stworzyć. Ale nie wiem, czy bym chciał takie. Czy na przykład, nie wiem, zobaczmy jakie będą z tego albo z tego. Chciałbym sobie zrobić płotki dookoła. Z tego na pewno będą ładne. O, to będzie to. Można zrobić z tego płotki? Można. I to w chuj. O, to już nie jest to. Czekaj, kurwa, które to było? To jest to. Czyli to było to? Tak, to było to. Zajebiście ładne drewienko. Ale coś mi mówi, że będę potrzebował płotków od zajebania, żeby to całe ogrodzić. Więc je sobie na razie nakraftuję. Mało coś w chuj tych płotków. Czekaj, czekaj. Cyk, cyk. Aaa, bo te się robią kurwa po jednym, widzisz. A ja się zastanawiam, przecież one były razy trzy i przecież powinienem już tutaj mieć pół ekwipunku tego kurwa. No dobra. Zaskakująca sprawa. Strzelmy sobie to ogrodzenie. Gdzieś tak powiedzmy, no fajne płotki, ładne. Powiedzmy gdzieś tak tu. Zaraz się okaże jeszcze dokąd. Kurwa, tych kwiatków też tego wszystkiego tutaj jest pełno. Tutaj sobie to wyczyściłem ładnie, o, nie pokazałem. Wyrównałem cały teren, ten, no cały kurwa. Całe tak wyrównałem sobie, gdzie wyciąłem, żebym no mógł sobie to zagospodarować fajnie. I wyrównałem. Tutaj się zlewają dwa biomy, chujowo mi się to nie podoba. Tutaj też, ale to tam, tyle to przeżyję. Większość tutaj mam. No jeszcze tutaj nie zdążyło zarosnąć. Większość tutaj mam wyrównane. Tak, żeby to fajnie wyglądało tutaj. Jakieś, wiecie, jeziorko, te kurwa sprawy. No, także na razie to tak to wygląda. Chciałem sobie zbudować to ogrodzenie. O kurwa, coś mi się tam zrobiło złego. Nie wiem, co to było, coś mi piknęło. Wracając, chciałbym sobie zrobić tutaj to ogrodzenie. Jakoś tak mniej więcej. Coś takiego. Nie będę tego też tam całego ciągnął, tylko gdzieś mniej więcej. Jakoś tu. Widzę, że mi się płotki kończą. Chujowo. Nie wiem, czy zrobiłem chociaż pół. O nie, mam jeszcze 64, to dobra. Delikatnie sytuacja ocalona. Dobra, tutaj to by było mniej więcej. O kurwa. Mniej więcej tak. Ja idę po tamtej stronie, bo nie wiem, jak daleko po tamtej stronie będę miał te płotki. Także lecę jeszcze tu. To bym w sumie może sobie też zagospodarował. W sensie wziąłbym sobie ten taki ukos. Bo to zawsze parę kratek. A może coś tutaj akurat sobie postawię. O, telefon jeszcze. Coś takiego, o. Kurwa. Coś takiego. Przejadę sobie tędy. Kurwiające są troszeczkę te kwiatuszki. Będę się ich musiał też pozbyć, bo już wolę tą ładną trawkę, jak tam jest.
niż jak mnie coś wkurwia. Dobra, tutaj w sumie też bym już powoli jeszcze może ze 3. O, i bym już też, a nawet nie ze 3, bo będę się łączył z drzewem. Żebym się z nim nie złączył, to zacznę już tutaj spierdalać w bok. Także dobra, no teraz już mam, myślę, że z pół, kurwa, te kwiatki. Teraz już myślę, że mam z pół sadu zrobione. Sadu, ogrodu. Jak to tam u kogo zwie się. No, został mi taki kawałek, więc muszę to jeszcze sobie dodziubdziać. Gdzie to było? Mam jeszcze drzewa? Mam. Te kurwa kwiatki, patrzcie ile tego jest. Nie wiem na co ja to w ogóle zbieram, ale no zbieram. Nie wiem, czy 64 płotki wystarczą, czy nie. Pewnie nie, ale zrobię sobie jeszcze troszeczkę. Tak w razie W. Dobra. 128 powinno wystarczyć. Zaraz się jeszcze okaże. Pociśnijmy sobie. Fajnie by też było się potem, kurwa, pozbyć tych wszystkich pochodni, co tak odstają, i powsadzać sobie glowstone'a, ale nie wiem, czy uda mi się tyle glowstone'a znowu docisnąć. Więc no, póki co będą musiały być te torcze pieprzone. Kurwa, jak mnie to denerwuje, jak to tak odstaje. Dobra, mniejsza z tym, tutaj się ciemność zrobiło. Dobra, jedziemy, chuj z tym. Potem najwyżej, jak mi się to nie będzie podobało, to sobie powyrównuję, żeby był faktycznie zwykły prostokąt, a nie jakieś kurwa wygibasy w lewo, w prawo. A pierdolę, lecę prosto. Zobaczymy dokąd, kurwa, dokąd dotrzemy. Muszę tę drogę wyczyścić, pierdolę. A dotrzemy dotąd, czyli jeden płotek za dużo. No spoko, elegancko, prawie trafiłem. To jedziemy. Cyk, 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 cyk. No. I elegancko. I ogrodzenie mamy gotowe. Tak oto się komponuje póki co nasza działeczka. Teraz, no kurwa, pozostaje ją zagospodarować. Śmiesznie to teraz wygląda, ale to moja baza wypadowa póki co jest. Także, znaczy baza wypadowa, tutaj to już jest moja willa się komponuje. Tylko pozostaje, tak jak właśnie mówiłem, to wszystko zagospodarować. Ciężko będzie z tymi zwierzętami, ale tam za górą, tam widziałem, że są krowy. Także sobie je też przyprowadzę. Ale najpierw bym sobie to wszystko odłożył. I chciałem jeszcze właśnie się, kurwa, tego wszystkiego tu pozbyć, żeby mnie już potem nie denerwowało. Bo wystarczająco ładna jest ta trawa. Potem sobie jeszcze taką zrobię, tylko ja sobie będę musiał nazbierać kości. Ale to kości, myślę, nie będzie problemu szkieletorów. A to drzewo w sumie chuj, niech rośnie na razie tej jaskini. Gdzie jeszcze dużo jeszcze? Tutaj jeszcze kawałeczek. Cyk, 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 cyk. No i dobra, chyba mamy wyczyszczone. A kurwa, jeszcze tutaj. Dobra, ja sobie to powyczyszczam i pójdziemy sobie przeprowadzić krowy. Tam gdzieś, tam albo tam jeszcze są świnie. Widziałem je. Więc też sobie je aha, nie wiem czy... Nie, mam chyba jednego kurwa ziemniaka. Zaraz jeszcze ogarnę ze skrzynki, bo pójdę. Czy mam faktycznie ziemniaka? I sobie posprowadzamy nasze zwierzaczki, chociaż troszkę. No bo nawet jakby mi się teraz nie chciało robić tej farmy, to one sobie tutaj mogą biegać, nie? Bo stąd nie uciekną. Ani nic się im tutaj nie stanie. A potem jak sobie już będę budował farmy i tak dalej, domy, to sobie je scholujemy do zagrody. A póki co jest faktycznie dupniasty teren, to mi sobie kurwa chodzą. No bo co?
Dobra, kończę to już tutaj, bo mi aż oczy kurwa bolą. Masakra, ile tego było. Dobra, ale jest... Kurwa, jeszcze tutaj troszkę trawki. Dobra, jest wyczyszczone. Ja idę sobie to odłożyć do skrzynki. Mam tego jednego ziemniaka, tak jak mówiłem. Jeden ziemniak wystarczy, żeby je tutaj scholować, więc jest, ale nie mam zboża. O kurwa. To jeszcze na szybko muszę zboże. Na szybko jeszcze muszę zboże sobie skołować, więc sobie tutaj posadzę i tak muszę zrobić cięcie, bo strasznie mi się chce pić. Muszę się iść coś napić. Chuj, niech no na razie takie pospolite tutaj będzie. Kurwa, jeszcze nierówno zrobiłem. Co to było? Taka trawa dziwna. Cyk, cyk, niech mi to szybko tutaj zarośnie. Byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, ja zaraz wracam, muszę się coś napić. Dobra, jestem, napiłem się. Zboże mi jeszcze nie urosło, ale mamy ziemniaka. Mamy jeszcze 24 płotki. Więc spróbuję sobie zrobić tutaj taką tyci. Tyci zagrodę. Nie mam w sumie kurwa, ale i tak potrzebuję zrobić kilka furtek. Ale furtki bym chciał sobie zrobić czarne, żeby mi się wyróżniały, bo no żebym widział kurwa, gdzie, w którędy mam wejść sobie do tego, do sadu, tak? Dobra. Także co, no zrobimy sobie na pewno gdzieś tutaj jakieś wejście jedno. O kurwa, się machłem. Tutaj sobie zrobimy jedno wejście. No i widzicie, jak się w chuj wyróżnia? Dużo, nie? Gdzieś sobie zrobimy tutaj z boku drugie. Powiedzmy, że gdzieś tu. Dobra. Tutaj też strzelimy. Cyk, mamy gotową zagrodę. Powiedzmy, że strzelimy tutaj, żeby mi łatwiej było z tymi świniami kurwa tutaj wejść. Tutaj gdzieś, o, tutaj sobie możemy strzelić przy tym stawie. Fajnie będzie. Cyk. Mam jeszcze 3. To w sumie jeszcze tutaj gdzieś strzelę, żeby było wyjście na tą stronę. No i baja bongo, z każdej strony mam wejście. I mam jeszcze dwie furtki. Czyli będę mógł zrobić jeszcze pół innej zagrody. Ale to już chuj, dobra. Lecę po te. Bo to były, nie wiem, tutaj to było. Zaraz zresztą kurwa zobaczę. Gdzieś były świnki i krowki. O. Tutaj jeszcze mamy węgiel. A to sobie też wezmę. Tak przy okazji. No, 3 tylko. Dupy nie urwało. O. Tutaj mamy jakieś ładne wejście. Cyk, cyk, cyk. Dobra, ogrodzenie mamy zbudowane. Teraz pozostaje tylko, tak jak mówiłem, zagospodarowywanie. Kurwa, wszędzie tylko ten węgiel. A może by tak żelazo? Dobra, wychodzi na to, że tutaj w tej japie nic nie ma. W razie czego będę mógł sobie materiały z tym zbierać jakieś. Tutaj wychodzimy... O, jest krowa. O, i są krowy. I świnie jest, dobra. Jest dobrze. Może z tego wypadnie zboże. Jest, wypadło zboże, patrz, i marchewka. O Boże, no to dobra. Holujemy krowy. Bo krowy są ważniejsze niż świnie. Mamy 2. 3. 4.
Elegancko, może się uda wszystkie scholować. Dobra, chodźcie krówki, miałem powiedzieć świnki. Chodźcie krówki, daleko nie mamy. Będzie zajebiście, chodźcie capricciosa, normalnie cudo miodo, picobello. Tylko kurwa dotrzyjcie tam ze mną. Chociaż parę. No już tak jak widzę, dwie mają wyjebane. Kurwa. Jakby je tu przeprowadzić? No najłatwiej jest chyba tak, no bo kurwa co? Idą? Idą. Dobra, kurwa, jeszcze kawałeczek. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Cacy, cacy, chodźcie, chodźcie. No. No chodźcie, kurwa. Śmiało, śmiało. Zapraszam, zapraszam. Idziecie? Chodźcie, chodźcie. No już prawie jesteśmy na miejscu. Chodźcie, ładnie, super. Ślicznie. Kurwa, po kolei. No, no chodź. No po kolei, idioto. No. Chodź. A dobra, chuj z wami, kurwa. Grunt, że mam te. Także już jest picobello magnifique. Syk, jeszcze tu poproszę, żebyście weszły. No. No chodźcie, chodźcie. Chuj, dobra. Ta klatka już jest za mała, widzę. Zróbmy sobie tak, a te niech sobie tutaj gonią. A za to te mają przejebane za... O, dobra, ta weszła, no to nie ma. Ale ta ma już przejebane, że mnie nie chciała słuchać. Dobra, jest noc. Idę się jeszcze kimnąć. I będę myślał, co dalej.